Prowadzę nas dziś ziemi zmartwychwstały Panie. Przede mną zesłanie Ducha Świętego, do której to uroczystości przygotowuje się Kościół. Prowadzę nas jeszcze bardziej w atmosferę rozstania się z apostołami tutaj na ziemi, po to, żeby spotkać się z nimi w nowy sposób po zesłaniu Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który przyjdzie od Ojca i Syna, którego Ojciec pośle. Tak jak Jezus mówił, kiedy apostołowie byli smutni, pożyteczne jest moje odejście. Bo gdy nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to wam go pośle. Wiemy, że to odejście Chrystusa z tego świata dokonało się przez krzyż. Przez zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. A więc było pożyteczne dla każdego człowieka, poza wszystkich ludzi, za każdego człowieka na ziemi, od początku czasu aż do końca, Pan Chrystus. I nie jest mu pojętne, czy wszyscy ludzie dojdą do poznania Boga, czy dojdą do zbawienia, bo przecież Jego śmierć nie powinna pozostać daremna. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Przed dniem tego odejścia, przed niebowstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego, kiedy Jezus się jeszcze ukazywał apostołom, żeby umocnić ich wiarę, tę nową obecność, Pan Jezus bierze nad Jeziorem Galilejskim Piotra raz jeszcze. Tego Piotra, którego powołał spośród rybaków, prostych ludzi na Jeziorze Galilejskim, właśnie tam. Tego Piotra, któremu w Cezarei Filipowej powiedział, powołując go na pierwszego spośród apostołów, ty jesteś Piotr skała. Na tej skale zbuduje Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. I to by dał klucze Królestwa Niebieskiego. A po zmartwychwstaniu bierze go raz jeszcze, żeby dopełnić tego powołania spośród rybaków i tej obietnicy spod Cezarei Filipowej. I trzykrotnie pyta go o co? Pyta go o miłość. Piotrze, czy mnie miłujesz? Paś owce moje, paś na ręki twoje. Zasmucił się święty Piotr, kiedy trzeci raz usłyszał to samo pytanie, bo odczytał to jako wyraz pewnej nieufności Jezusa. Do tego, którego powoływał na najważniejszego po sobie apostoła w Kościele. Nie była to nieufność Pana Jezusa, Boga do człowieka. Pan ufa każdemu z nas. Zawsze wierzy w nasze nawrócenie bardziej niż my wierzymy. Natomiast było to pewnie świadome przypomnienie Piotrowi, żeby swoje życie budował na tej skale, którą jest łaska i wiara. Kiedy zaczął budować na swojej mądrości, to się trzykrotnie Jezusa zadbał podczas męki. Pan Jezus tym trzykrotnym pytaniem mu to przypomniał. Ale chciałbym, żebyśmy się dziś na chwileczkę zatrzymali, słuchając tego słowa Bożego Ewangelii, na tym słowie, które pada podczas tego pytania miłość. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej? Więcej niż ci? Przecież Chrystus nie chce różnicować apostołów. Ale kiedy pyta o miłość większą, to możemy się w tym dopatrzyć nie tylko powołania na pierwszego z apostołów, na swojego następcę, ale możemy się w tym dopatrzyć, w tym owo więcej powołania do świętości. Wszystkich Pan Jezus powołuje do świętości. Każdego uczonego człowieka. Ale każdego uczonego człowieka pyta, czy mnie kochasz więcej. Owo więcej miłości do Boga i ludzi to jest świętość. I drugim elementem świętości w dzisiejszej Ewangelii są te słowa, które Pan Jezus wypowiada pod
trzecie pytanie. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś i szedłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się postarzejesz, inny cię obraża, Bóg cię obraża i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Świętość to jest także nieustanne przyjmowanie woli Pana Boga w naszym życiu. Ona nie jest zawsze po naszej myśli. Ona nie jest zawsze tak, jakbyśmy chcieli nieraz po ludzku rządzić sobie swoje własne życie. Ileż razy bywa tak, że przychodzimy do Pana Boga na modlitwie. Przychodzimy, mówiąc, że chcemy słuchać woli Bożej, ale przynosimy swój gotowy projekt na to czy na tamto. I przychodzimy i mówimy, Panie Boże, ja wiem, że to jest dobre, daj mi tu swoją pieczątkę. Jakkolwiek głośno byśmy wołali, bądź wola Twoja, to nie zmienia to faktu, że próbujemy realizować swoją wolę, zamiast przyjmować wolę tego, który nas powołuje, wolę Pana Boga, wolę Jezusa. To pójdziesz do Boga, nie chcesz. To jest przyjmowanie woli Bożej na co dzień, wtedy, kiedy jest po naszej myśli, bo często tak bywa. Ale także przyjmowanie woli Bożej wtedy, kiedy nie jest po naszej myśli. Czasem jest wręcz w poprzek naszych zamiarów i w poprzek naszych praw. To jest drugi element tego, co jest powołaniem każdego z nas do świętości. Pozwolić się opasać. Pozwolić się poprowadzić Panu Bogu po drogach życia małżeńskiego, po drogach pracy zawodowej. Pozwolić się prowadzić Panu Bogu tak, żeby włożyć siebie w momencie, kiedy będziecie wybierać za chwilę szkołę następną czy studia. Szukać tego miejsca, które Bóg dla was wypatrzy. Nie tylko realizować swoje zamiary, ambicje, plany, nieraz bardzo górnolotne, ale pytać, czy rzeczywiście Pan po talentach, które mi dał, zdolnościach, upodobaniach, predyspozycjach, czy Pan na modlitwie przez moje sumienie rzeczywiście mówi mi to, co ja sobie wyobrażam o mojej przyszłości. Bo co to znaczy przyjąć powołanie? Co to znaczy przyjąć powołanie do świętości? Do małżeństwa, do kapłaństwa. To znaczy znaleźć to miejsce, które dla nas przygotował Bóg przed założeniem świata. Bóg, który wszystko wie i dla Niego nie ma czasu. Dla każdego z nas przygotował takie miejsce, w którym człowiek nie tylko może być szczęśliwy, przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi, ale w którym człowiek może uczynić dużo dobrego i zbawić się. Wejdź na drogę świętości. Jest jeszcze jeden moment dzisiejszy czytań, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę dziś. Mianowicie święty Paweł. On był inaczej powołany niż święty Piotr. Nie znał Chrystusa w dziele. Nie spotkał go na ziemi. Nawet zmartwychwstałego nie widział te 40 dni po zmartwychwstaniu do niego wstąpienia. Jechał prześladować chrześcijan do Damaszku. Tam został powalony światłem z nieba. Stracił wzrok. I usłyszał głos Jezusa. Szarne, szarne, dlaczego mnie prześladujesz? Pomyślał sobie pewnie, przecież ja nie prześladuję ciebie, ktokolwiek jesteś. Prześladuję chrześcijan. Tak się Pan Jezus utożsamił ze swoimi uczniami. Tak stanął po ich stronie i nawrócił Pawła. A Paweł potem powie, nieważne jest, czy ktoś Chrystusa widział w ciele, czy nie. Nieraz w apostołowie robili wymówki, gdyś nie chodził z Jezusem, a byśmy chodzili. Paweł mówi, nieważne, czy widzieliśmy Chrystusa w ciele, czy nie, bo już więcej nie poznamy go w ten sposób. Ważne jest, czy poznaliśmy i przyjęli Chrystusa wiarą. Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który przez Ducha Świętego jest w nas. To zamknięcie Pawłowi oczu na pewien czas jest właśnie dowodem na to, że dla poznania Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego
nie oczy ciała są najważniejsze, oczy wiary. Uwierzyć, że On jest w moim życiu obecny, że mnie powołuje do świętości, że mnie pyta, czy chcesz, czy miłujesz mnie więcej niż mnie. Spełnić moją wolę i postarasz się opasać, tak jak Pan Jezus zapowiedział, że inny cię przepraszy i pójdziesz nie tam, gdzie chcesz. Tak opasał Piotra, prowadząc go na krzyż. Tak opasał Pawła. Co słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu? Paweł każe się zaprowadzić do Rzymu. Wiedział, że tam jest mu potrzebny. Przecież mógł się poddać tym prześladowaniu, które były w Jerozolimie, i przyjąć śmierć męczeńską, tak jak inni apostołowie. Odwołał się do cesarza, bo był obywatelem rzymskim i to mu się należało, czy w ten sposób chciał ratować swoje życie za wszelką cenę. Nie. On wiedział, że najpierw musi zanieść Chrystusa i Jego Ewangelię do Rzymu. I tam go spotkała śmierć męczeńska razem ze świętym Piotrem. Takie ma Bóg zamiary wobec swoich świętych. Bracia i siostry, niewiele niż miesiąc temu przeżywaliśmy kanonizację wielkiego Polaka, papieża świętego Jana Pawła II. Jego też powołał, tak jak Piotra, tak jak Pawła. On przyjął wolę Bożą. Wyrazem wyznał swoją miłość więcej. Przez całe swoje życie osiągnął świętość. Tak 4 lata temu Kościół wyniósł na ołtarze jako błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ileż można by zbudować analogii i podobieństw do tego, o czym dziś mówimy, jeśli chodzi o życie świętego, błogosławionego księdza Jerzego. Mówię świętego, bo może rzeczywiście dożyjemy niedługo takiego czasu, kiedy tak go będziemy nazywać. To jego więcej, przecież w tamtym czasie było wielu wspaniałych kapłanów, biskupów, odważnych, stających w obronie godności człowieka przeciwko tamtemu nieludzkiemu systemowi. Ale on potrafił swoim życiem udowodnić, że jego miłość jest więcej. I to więcej stanowiło jego świętość. Po jego zjednoczeniu z Chrystusem pozwolił się poprowadzić. Nie odwoływał się do cesarza, tak jak święty Paweł, ale przecież nie przypadkowo, tylko wiedziony zgodnie z wolą Bożą po jego dobrotliwości. I tam po drodze spotkała go męczeńska śmierć. Mamy świadka, mamy męczennika, mamy apostoła ludzkiej godności, wiary, mamy apostoła męstwa i odwagi. Moi kochani, bierzmowani młodzi ludzie dzisiaj, czyż potrzeba wam przyszłym apostołom po bierzmowaniu, których Pan Jezus dzisiaj też tak powołuje i pyta o miłość? Czyż potrzeba lepszych przykładów, lepszych wzorów do naśladowania niż święty Jan Paweł II, niż błogosławiony Jerzy Popiełuszko, ksiądz? Nie potrzeba. Potrzeba tylko jednego, aby się zapatrzyć w owo więcej miłości, by się zobaczyć w owo pełnienie woli Bożej, a nie swojej w życiu. Dlatego wpatrujcie się i w świętego Jana Pawła, i wpatrujcie się także w tego, który 4 lata temu przez papieża Benedykta rękami, głosem kardynała Andrzeja Manto został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony. Dzisiaj dziękujemy za tę beatyfikację. Dzisiaj dziękujemy za świętego Jana Pawła II. I dzisiaj prosimy Pana Boga i modlimy się za nas. Wierzbowanych, którzy przygotowani w tej parafii, przygotowani przez katechezę szkolną, przygotowani przez życie w rodzinie, sami dziękujecie naszym rodzicom, nauczycielom, kapłanom. Wszystkim, którzy was doprowadzili do tego dnia i do tego momentu. Jesteśmy z wami. I razem z wami teraz wracamy do sakramentu chrztu. Po to, by nam
wiary naszej 16-17-letniej odpowiedzialności odnowić teraz z całym zebraniem Kościoła chrzcielne przyrzeczenie. Powstańcie.